wchodzimy prócz Roosevelta. Patrzymy na kolegę Mundiaka. Żebym nie wiedział. Tylko Roosevelta kazał. Roosevelta. Gnieźnianinie. Tak jest. Patrzymy na kolegę Mundiaka. Nie mówimy po gnieźnieńsku, tylko... Tak jest. Pytaj. Właśnie. Jaki będzie zakres tego remontu ulicy Roosevelta? Ulica Roosevelta w tym roku po raz kolejny na fragmencie od Parku Trzech Kultur w kierunku do domu handlowego Ziemowit będzie miała wymienioną nawierzchnię jezdni. Odcinek kilkuset metrowy o wartości 220 tysięcy złotych. Prezydent miasta Gniezna jako zarządca tej drogi gminnej, bardzo długiej, przekazanej w kiepskim stanie przez Generalną Dyrekcję Dróg kilka lat temu, systematycznie wymienia nawierzchnię jezdni. Praktycznie w tym roku będzie to na wysokości ulicy Padereckiego. Odcinek już bardzo poprawny od Roosevelta, od Sobieskiego, natomiast reszta ewentualnie do realizacji w roku przyszłym. Jaki będzie zakres prac? Zakres prac, jak mówiłem, obejmuje tylko i wyłącznie jezdnię, kilkaset metrów długości, 220 tysięcy, od 6 do 19 maja. Bardzo proszę zwracać uwagę na nowe oznakowanie, które pojawi się na tej ulicy. Będzie obowiązywał tylko jeden kierunek. Wszelkie informacje odnośnie autobusów, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji, z którym remont jest uzgodniony, będzie podawało na bieżąco na przystankach tymczasowych i środkach komunikacji, czyli w autobusach. Jeden kierunek, to znaczy w którą stronę? Jeden kierunek, tylko w kierunku do centrum będziemy jeździli. Czyli czekają nas objazdy i utrudnienia? Około 2 tygodni, ale potem w zamian za to będzie nawierzchnia taka poprawna, jak w tej chwili jest na odcinku do Parku Trzech Kultur. Jakie objazdy zostały wyznaczone? Ulica Budowlanych i jako główna ulica i Paczkowskiego Staszica. Dobrze, dziękuję. Proszę się przedstawić, słuchacze. Grzegorz Ostach, kierownik Wydziału Technicznego Inwestycyjnego. Dobrze.